Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w siódmym dniu naszych rytualnych działań vlogmasowych. Dzisiaj powiem Wam, jak przygotować proszek zapomnienia. Ja już mam ten proszek gotowy, ale powiem Wam, jak go zrobić, co będzie do tego potrzebne. Szklana buteleczka, szklany słoiczek. Jeżeli nie macie takich małych szklanych buteleczek, bardzo dobrze sprawdza się maleńki słoiczek po koncentracie pomidorowym albo maleńkie słoiczki po świecach, które są właśnie takie niewielkie, wyglądają w ten sposób, tak? Ja zazwyczaj takie słoiczki zostawiam właśnie do takich magicznych działań. Będzie potrzebna żółta świeca, biała świeca ołtarzowa, która zawsze przed czynnościami magicznymi płonie, jak widać. Gwóźdź, szpilka, igła, kartka i długopis oraz zioła. Kurkuma, pieprz, mak, szałwia, bazylia oraz sól. Sól może być zwyczajna, bądź może być egzorcyzmowana, czyli ja tutaj lokowanie produktu, w naszym sklepie można ją zakupić też. Albo samemu zrobić, wiecie, zależy kto na jakim etapie zaawansowania magicznego jest. Co robimy? Zapalamy białą świecę, która oczyszcza nam przestrzeń naszego rytuału. Na żółtej świecy piszemy bądź gwoździem do rytuałów, bądź igłą szpilką swoje imię i datę urodzenia. Zapalamy tę świecę. Potem bierzemy kartkę, długopis i na tej kartce i długopisem wypisujemy rzeczy, które chcemy zapomnieć, które chcemy wymazać. Wrzucamy karteczkę do buteleczki i wrzucamy do zapełnienia właśnie te zioła, czyli kurkuma, pieprz, mak, sól, szałwia, bazylia w proporcjach równych. Czyli po łyżeczce, po łyżeczce, po łyżeczce, po szczypcie, po szczypcie, po szczypcie i właśnie tak działamy. Ja tutaj jeszcze narysowałam sobie runy ochronne na buteleczce. To było takie moje dodatkowe działanie. Jeżeli zamykamy tą butelkę, ten słoiczek, mówimy zaklęcie. Co było, minęło, co było, nie wróci. Co było, skończone, co było, nie smuci. Pozwalamy świece dopalić się do końca, zbieramy resztki, jeżeli one powstały. I w momencie wyjścia z domu zabierzmy ze sobą te resztki, zabierzmy tą buteleczkę i zakopmy ją, bądź rzućmy w odmęt rzeki, mówiąc te same słowa, ale po trzykroć. Co było, minęło. Co było, nie wróci. Co było, skończone. Co było, nie smuci. I te wszystkie rzeczy, które mamy wypisane na kartce, tym magicznym sposobem zamykamy z ziołami, wyrzucamy, powierzamy żywiołom, nie dotknie nas już ich energia, nie dotknie nas już to wszystko, co umieściliśmy na kartce. Będzie to po prostu powierzone żywiołom. Tak przedstawia się krótki proszek zapomnienia, oczyszczający nas energetycznie. Mam nadzieję, że go wykorzystacie. I moi kochani, dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym rytuale. Pa, pa, pa!